No właśnie do wieczór. Jeśli będę. Jest pierwsza godzina po pierwszej. Muszę sobie pyzę z mięsem zjeść. Tak to jest właśnie. Trzeba powoli. Paweł z Wolenia powiedział, że powinniście dawno wyprowadzić. Właśnie trzeba szukać miejsca tam, gdzie ja będę mieszkał. W spokoju, w ciszy. Jakaś będzie kultura, a nie po prostu ktoś będzie non stop na mnie krzyczał. Bo ja nie chcę zostać ugłym. Mam swoje lata i chcę po prostu, nie chcę pójść do domu starców, jak będę stary, miał 60 lat czy 70. I tak na ten temat właśnie chcę powiedzieć. Z mięsem. No wczoraj w sklepie byłem, na piechotę. Tak to jest właśnie. Z mleczkiem. Można napić się. Trochę. Bo to zupy mleczne zostawię. Bo tu trzeba jedną butelkę. Bo jak ja wychodzę cały ten, to ułym, to tak samo jak złodziej patrzy, czy mleko jest jakiś dobry napój, czy co, po prostu znika to. Ja nie jestem sponsorem. Ja nic nie zarabiam. Przez te wyzywanie, te krzyczenie, to ludzie ugłębni zbonowali tamten kanał. A ten kanał ja nie jestem, żeby mi ktoś zbonował. Ponieważ ja zarabiam na swoje życie, a nie na czyjeś życie. Na płyn kupiłem, używałem. No. Jak się pierze, to się płucze, to ładnie pachnie. A nie żeby śmierdziało. Jak nie wiem co. A. Taka to prawda. Temu trzeba jak najszybciej szukać kawalerki. Bo tutaj ja nie mam ochoty to, co ułem, w jaki sposób zarobiłem, a przyszło. No, Krzysztof ma telewizor, CWT, a przyszło
przyszło, o, Wojciech Suchodolski, żeby 250 zł zapłacił za telewizor, za odbiornik, całe te. No. Ja tutaj jestem tylko zameldowany, a nie po prostu. Ja tutaj nie jestem prawnym gospodarzem. Ja nie muszę za wszystko płacić. Ja już płaciłem 2 lata za światło, woda, nie woda, inne rzeczy. To po prostu starczy. Może tego... Ja przez to, to nie mogę sobie czegoś kupić normalnego. Tylko trzeba... trzymać pieniążki. Bo tu... No, dzisiaj ma siostra. No to niech zapłaci, bo ja nie mam pieniędzy, ja nie zarabiam, bo ja lajta nie robiłem. Wcześniej też, wcześniej robiłem lajta, to jeszcze nie przyszło 240 zł. To po prostu nie chcecie mi wysyłać, to po prostu ja muszę znaleźć jakieś odpowiednie miejsce, może ktoś będzie chciał w jakiś sposób mi pomóc, żeby coś z tym zrobić. A nie po prostu. O. O, jeszcze. Tam to przyniosę, bo się nagrzało. Jeszcze zimne. No to ma cały garny zupy. Czar robił. Kawanosy były jedno i drugie. Ja tylko spróbowałem, a on schował drugie, a ja kawanosy. A co? Przywieźli szynkę, konserwę całą. On otworzył całe. On tak o, zamiast wziąć w lodówce kiełbasa, czy jakieś te, to on znany jest. Byle jak zrobić, byle jak zjeść. A miał ziemniaki wyrzucić, a siostra mówiła, bo zamarznięte były całe te, one gniją. To jak się wychodzi na werandę, to prawie prześnie można, tak śmierdzi gnojem. Ale to on to lubi, chłop ze wsi, wiecie jak to jest. Kamerę tam to wezmę. Ją sprzedać. Tak to właśnie dąży się do tego, że po prostu on, a nie, nie było mnie 2 dni, całe te, to on po wyzwania nigdzie, wszędzie po wyzwania, a miał już pisać, żeby mnie poszukiwali. A ja, przepraszam bardzo, ja jestem osobą pełnoletnią i mogę w każdej chwili, mogę nawet teraz wziąć, zadzwonić po taksówkę, ubrać się i sobie pojechać gdzieś, sobie pojeździć. Pojechać, zobaczyć, odpocząć od tego wszystkiego, bo ja mam dosyć tego wysłuchiwania tych głupot i tego płaczu, żeby, że on po prostu on już nie chce żyć. No, takie głupoty. Dostaje takie listy. O, czytał. Właśnie. O, w sprawie
Pawła z Warszawy, tam jeszcze innych osób, to chociaż w jakiś sposób o Pawła z Knyszyna też. Nie wiadomo, że on namówił go, zmusił. Głupota. No takie coś nagrywać, kogoś oskarżać, głupoty gadać, to po prostu ja takiego czegoś nie robię. To słyszałem, że na wykopie właśnie rozmawiał Kolnowicz, Krzysiek właśnie z Pawłem z Wolenia, jak on się wypowiadał się na mój temat, że on przyjedzie, ogółem rozwali mnie całe te. To jest takie prawo, samoobrona. Wtedy można tak robić, że po prostu ja bronię się, można zrobić. No, czuję się niebezpiecznie, to ogółem się robi tak, żeby ogółem być bezpiecznie. A nie po prostu ktoś będzie ogółem mnie non-stop straszył, nie wiadomo co robił. O, co, wyszedłem, a do Krzyśka ktoś dzwonił, że mi ktoś reklamówkę z farbą na głowę walił, że ja się udusiłem. No to widzicie, jakie głupoty gadają. A to, co było nagrywane, to było ciepło, widno i po prostu to, co ja mówiłem, co dostałem mandat od dzielnicowej, to po prostu poszedłem, bo była taka rozmowa, że żebym pójść jak śniegu, to po prostu nie zniknie, bo dużo śniegu było, to żebym te po prostu posprzątał i to ogółem zrobiłem i z tego powodu jestem zadowolony. No i nie muszę chodzić już po jakichś takich miejscach, co kiedyś chodziłem. I na ten temat to właśnie chciałem powiedzieć. A nie chcę, przed rano sobie podgrzeję, bo w nocy nie będę jadł. Bo rozmawiałem, a że brzuch nie wyrósł. Żeby nie spaść się. Żeby nie chodzić później z kijem. No to sami widzicie. Chociaż mleka się napije. No niedługi będzie film. Bo to w nocy nie będę wam w ogóle przeszkadzał. To będziecie tak oglądać. Sobie mleczka się napiłem. I super. No. I to właśnie tak powinno być. Sami widzicie, jak ja sam nagrywam. Nikt mi nie przeszkadza. Normalnie, kulturalnie się odnoszę. Nie wyzywam, nie przeklinam. Tak właśnie powinno być. Bo też ludzie oglądają. Później ludzie denerwują się z tego powodu, że po prostu po co oni mają słuchać jakieś brzydkie słowa, jakieś nie wiadomo co, to po prostu prowokują tymi do Krzyśka tymi listami. Temu to tak się właśnie dzieje. No dobranoc wam życzę.